Dzień dobry, więc witajcie w części drugiej mojej zajawki. Ja znowu widzę tam jelonka, to za miejsce, kurczę, to jest Pruszcz Gdański, to jest 200 metrów od domu, a tutaj mi dzikie zwierzęta skaczą. Dobrze, witajcie w drugiej części mojego cyklu o tym, jak was zachęcić do udania się na nockę do lasu samodzielną, jako właśnie formy spędzania wolnego czasu. Przejdziemy tym razem od razu do technikali, ponieważ ja chcę wam przekazać od razu taką wiedzę, żebyście mogli się na taką nockę bezpiecznie udać. Ja wiem też, że powiedziałem wszystko, czego się nauczyłem przez ostatnie lata i to wystarczy do tego, żeby właśnie spróbować. Część pierwsza po części zerowej, czyli podstawowej dlaczego. Jak? Pierwsza część będzie obejmowała materiał na czym, czyli jak się domyślacie, albo ktoś z was krytycznie pomyśli, to czy gościu będzie mi mówił, że idąc do lasu powinien spać na karimacie i myśli, że coś może o tym powiedzieć więcej nowego, mądrego i zjadł wszystkie rozumy? Wszystkie nie, większość tak, ponieważ umówmy się, nie ma nas wielu takich właśnie ten harcerzy, którzy świadomi w dorosłym życiu się decydują właśnie na wyrwanie właśnie z takiej strefy komfortu i spędzenia właśnie świadomie czasu w ten sposób. Dlatego tak, powiem wam o karimatach. Powiem wam o karimatach rzeczy, które się sam dowiedziałem w toku korzystania. Zachęcę, nie zachęcę, więc karimata. Karimacie jest tak naprawdę nierówna. Ja tutaj skorzystam właśnie z konspektu, żeby było bardzo technicznie, bardzo przygotowane pod klarowność wypowiedzi. Zaczniemy od tego, że mamy do wyboru trzy tak naprawdę możliwe podłoża. Izolacja jest najważniejsza. Możemy mieć super namiot, możemy mieć super śpiwór. Jeżeli będziemy leżeli na glebie, to zamarzniemy. Zamarzniemy latem, albo zmarzniemy latem. Zamarzniemy w każdym sezonie poza. Już od jesieni jest nieznośnie, ziemia jest zimna, a zimą jest po was. Tak więc izolacja jest absolutną podstawą, dlatego zdecydowałem się zrobić początek, właśnie część pierwszą, właśnie na temat właśnie na czym będziemy spali. Mamy do wyboru karimaty jako podstawowe i ich odmiany, rodzaje, o którym za chwilkę dokładniej. Mamy do wyboru coś pośredniego, czyli maty samopompujące, kapitalny wynalazek ze swoimi wadami i zaletami. Na pewno mamy tutaj podwyższoną izolację, podwyższony komfort i będzie trochę cięższe od karimaty i będzie zajmowało mniej więcej tyle samo miejsca, może ciutkę mniej, ale raczej tyle samo. Oraz mamy do wyboru materac turystyczny, nie te dwuosobowe, grube, gumowe materace, które ważą 5 kg sztuka. Mówimy o materacu wyprawowym, turystycznym, który jest najmniejszy, najmniej waży, jest najwygodniejszy, ale też aksamitny, kosmicznie jest po prostu wrażliwy na przebicia, czyli właśnie możemy go wykluczyć z gry za ostrym spojrzeniem na niego. Karimata. Zaczynamy od podstaw. Karimata. Ulubiony przeze mnie wybierany sposób właśnie izolowania się. Ja nie szukam mega komfortu. Chcę od tego komfortu uciec, dlatego nie walczę o niego. Ja walczę o izolację przede wszystkim od gruntu termiczną i karimata jako najbardziej podstawowa rzecz to zapewnia. Poza tym ona jest zgodna z moją psychiką, ponieważ ja o te rzeczy kupuję rzeczy, żeby z nich korzystać. Rzadko kiedy myślę o tym, żeby o nie dbać. Takie podejście. Więc karimata. Zalety. Zaletą karimaty tutaj będę czytał, bo to są punkty. Zaletą jest cena, zaletą jest izolacja, że za tą cenę karimata izoluje bardzo dobrze. Waga, ona nic nie waży. Niewrażliwość na uszkodzenia, przebijamy taką karimatę, tniemy ją i w ogóle. Ona cały czas izoluje tak samo, jej to nie robi, że ona jest dziurawa. Wady. Wadami tego jest brak komfortu oraz rozmiar. Jeżeli dla kogoś ten komfort ma znaczenie, no to i owszem, będzie to wada. Dla mnie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Ja na tych karimatach, właśnie nawet na tych zwykłych tutaj dziesiątkach, 10 mm grubości, ja się wysypiam. Wysypiam się przez cały rok. Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu sadomasochizmu, czy mnie to sprawia frajdę, takie poczucie trochę twardego spania tej ziemi. Jestem historykiem, mam historyczną czapkę. Więc troszkę historii na temat właśnie karimat. Karimaty zostały wynalezione, lub raczej ich zastosowanie rozpoczęło się wraz z opracowaniem obróbki materiałów właśnie spienionych w postaci pian polietylenowych.
czy sieciowanych. W tym wypadku karimaty zaczęły się robić modne i wchodzić do użytkowania w latach 60. Więc karimata jest z lat 60. Jak się później okaże, nie jest więc najstarszym wynalazkiem, jeżeli idzie o izolację siebie od podłoża nie znalezioną trawą i gałęziami, tylko czymś właśnie wytworzonym przez człowieka. I tak, karimaty. Karimaty możemy karimaty dzielimy tak naprawdę z materiału, z którego są zrobione, bo filozofia ich wyglądu zawsze będzie taka sama. Dzielimy na to, z czego są zrobione oraz ich grubości. To są przede wszystkim właśnie rzeczy, które wpływają na ich komfort, ich izolację. I tak, mamy karimatę. Mamy karimatę, możemy mieć karimatę, bardzo wygodną karimatę składaną w kostkę. Takie karimaty najczęściej mamy spotykane właśnie z demobilów do kupienia właśnie jako karimaty 5 mm, kostka, demobil Bundeswehry. Ich zaletą jest to, że one są właśnie składane w kostkę, a nie w taki rulon. To jest jedna z takich kostek generalnie, więc ja to mam po prostu jako poddupnik z rozmontowanej takiej właśnie karimaty. I tak, i w związku z tym jej zaletą jest to, zajmuje mało miejsca, ona ma 5 mm grubości jeden segment, segmentów jest kilka, składamy w kostkę, wkładamy to w plecy, w kieszeń pleców, na plecach, daje nam to dodatkowe i usztywnienie oraz tak, dodatkowe usztywnienie oraz nie zabiera miejsca na zewnątrz plecaka. A część historyczną skończyliśmy. Więc to jest zaleta. Minusem jest tego, że ona po rozłożeniu ma tylko 5 mm. Ona poza miesiącami letnimi absolutnie w ogóle nie zapewnia żadnego komfortu termicznego. To jest tylko lato przy ciepłym czymś. Ona rozłożona właśnie o grubości 5 mm na glebie daje nam jakąkolwiek izolację. Tutaj może posłuży mi trochę za wiatrochron. Dlatego ja osobiście aż takim Spartanem nie jestem. Jest mega niewygodna. Ja nie polecam tych karimat jako pozycji do spania. To się świetnie sprawdzi jako poddupnik, jako właśnie rzecz, że możemy rozłożyć sobie to pod tarpem i mieć podłogę, a nie wszystko uwalone generalnie. Nie polecam tych karimat z Bundeswehry do spania nawet latem. 5 mm grubości. Standardowa karimata dostępna w sklepach turystycznych. Kręci się w okolicach 10 mm grubości. Pianka jest tutaj w tym wypadku najczęściej sieciowana i na to warto zwrócić uwagę, ponieważ dostępne w sprzedaży w jakichś marketach ogólnych, niesportowych, są karimaty po 8 zł przykładowo. Takie śmieszne, one mają najczęściej kolor różowo-niebieski, są jakoś tak zgrzewane generalnie. I one mają takie, są foliowe w dotyku. Czujecie, że jakbyście dotykali worek na śmieci. Jest to poprawne uczucie, ponieważ to po recyklingu będzie najprawdopodobniej worek na śmieci, bo skład chemiczny jest ten sam. Jest to piana polietylenowa o zamkniętych porach, te za 8 zł. I nie polecam ich kupna, ponieważ pomimo identycznego wyglądu pozornego z tą karimatą, ona ma zamknięte pory powietrza właśnie w tych komórkach, woreczkach tworzących tą piankę. Jest to fajne, póki to jest nowe. Szczerze mówiąc, jedne, dwa wyjścia na to bardziej klękniecie. Te bąbelki puszczą powietrze, one pękną. Ta karimata nie wróci z powrotem do swojej grubości. Ona dalej będzie, ona nie przestanie pełnić swoje właściwości izolacyjne. Więc nie róbcie sobie tego, nie kupujcie szeleszczącej foliowej karimaty z jakiegoś marketu ogólnego za 8 zł. Kupcie z pianki sieciowanej bądź pianki właśnie EVA. Otwarte pory, przede wszystkim to musi mieć otwarte pory. Po naciśnięciu tej piany i zwolnieniu nacisku ona musi wrócić koniecznie do swojej pierwotnej objętości. Ona musi nas odizolować od podłoża. Dlatego też właśnie pianki z karimaty z Decathlona, ze sklepów sportowych. Tu nie chodzi, że o to oni kasują właśnie 20 zł, 40 zł za to, co można kupić w markecie. Ta piana jest po prostu droższa w produkcji, ona jest bardziej skomplikowana, jeżeli można powiedzieć tak o pianie. Ona jest droższa po prostu w produkcji, ale ma właśnie te właściwości, o które nam chodzi. Dalej chodzimy. Jeżeli już omówiłem właśnie skład takiej piany, następną rzeczą jest grubość. Grubość właśnie jest 5, 10 to jest średnia taka właśnie. Mnie ona osobiście wystarcza, ona mnie wystarcza nawet na w miarę na cały rok.
ta 10, 11, 12 mm właśnie piana to jest ten taki uniwersalny standard. Jeżeli no naprawdę się boicie i wolicie mieć to uczucie od separowania od gruntu, są kalimaty dostępne też w Decathlonie, zdaje się w Julii widziałem. 18 mm. Są to też to kalimaty, które można dostać w demobilu armii chyba holenderskiej, o ile się nie mylę. Oni właśnie mają takie grube 18 mm właśnie kalimaty. Jest to dalej, jeżeli idzie o zalety. Jest to lekkie, a ta kalimata nie jest duża. Będzie zawierało wam w pip miejsca. Jak wy to przytłoczycie do jakiegokolwiek plecaka, to i tak będzie dominowało nad wami, nad środowiskiem, bo to po prostu jest wielgachny walec, taka piana. Jakkolwiek, no tutaj nie chodzi o turystykę i iście 30 km gdzieś. Wyjdziecie w konkretne miejsce, przespać się w lesie solo, sam ze sobą, więc tutaj taktyczny wygląd nie ma znaczenia. Bierzecie to, co da radę i spełni swoją, zrobi robotę generalnie, to nie jest rewia mody. To jest wszystko, co uważam, że można o karimatach powiedzieć. Punkt drugi, następna rzecz. Jeżeli właśnie karimaty wydają wam się zbyt spartańskie, chcecie mieć trochę więcej komfortu, następną rzeczą jest mata samopompująca. Jest to wynalazek u nas, jest to wynalazek, który u nas funkcjonuje od tak kilkunastu lat, jeżeli idzie o pełną taką dostępność za normalne pieniądze. Część historyczna. Jest to najnowsze, jeżeli idzie o izolację, jest to najnowszy trend w modzie, właśnie rzeczy, które nas izolują od podłoża. Co ja sobie tutaj zapisałem? Historia takiej maty samopompującej to rok 1971. Jim Lea, bezrobotny, który wpadł na pomysł pracując w ogrodzie, że jeżeli pracuje na piance, naciska na to kolana, ta pianka się ściska, jeżeli on te kolana zdejmuje, ona z powrotem właśnie wraca do swojej pierwotnej formy. Więc pomyślał sobie, że jeżeli połączy tą, jeżeli zaizoluje tą pianę czymś, co jest szczelne, oklei ją workiem z korkiem, to będzie możliwe jej kompresowanie w momencie, jak jest nieużywana, jej zwijanie w mały rozmiar. Po zwolnieniu korka wentyla ona nabiera powietrza, my ten korek skręcamy, powietrze zostaje w środku, kładziemy się na tym, powietrze nie ucieka, pianka cały czas pozostaje sprężysta, ona robi się materacem z powietrzem w środku. Zostało to wymyślone w 1971 roku i wyszło na rynek pod nazwą handlową Therm Arrest. Firma do tej pory istnieje, robi rzeczy absolutnie jak na nasze europejskie, polskie standardy, w kosmos drogie. Po prostu no, to jest maty samopompujące w cenie. W cenie od 500 zł w górę. I mocno w górę, z jakiegoś kurczę dziwnego, jeszcze niezrozumiałego przez moją słowiańską, polską mentalność ten powodu. Ale to jest historyczna abstrakt, praktyka. Karimaty zwykłe kupujemy, to o których przed chwilą mówiłem, kupujemy za do kilkudziesięciu złotych. Następnie idą właśnie maty samopompujące, one są troszkę droższe. Jeżeli nie chcemy oszczędzać i ryzykować, że kupimy jakiś chiński szajs, znaczy kupimy zawsze coś chińskiego, tylko że ten wyrób akurat może nie być szajsem, to wydatek w okolicach powiedzmy 100 zł. Jest to wydatek w okolicach właśnie 100 zł, 120 zł, można też drożej, bo tutaj im drożej zapłacimy, tym będziemy mieli bardziej skompresowany, mniejszy ten właśnie pakunek. Czyli mata samopompująca, zalety. Komfort na pewno, większa izolacja na pewno, ponieważ napompowana karimata zaczyna się najprawdopodobniej od 3 cm do mniej więcej 5, można i więcej, jeżeli ktoś lubi nosić duże pakunki, ale przyjmijmy, że to między 3 a 5 cm. Ja tutaj takie karimaty, mam dwie takie, więc sprawdzone wiem, o czym mówię, nie mam niestety, bo chyba jeżdżą gdzieś w drugim samochodzie, którego ja nie mam, Monika nim się rozbija, a miałem dzisiaj wenę, że ja dzisiaj chcę zacząć właśnie tą serię, te odcinki właśnie o nocy w lesie samotnej. Więc mamy tak, mamy komfort, mamy większą izolację, w zaletach mniejszy. Jeżeli dopłacimy do tej maty samopompującej, dają się skompresować tak, że ona będzie zabierała mniej miejsca niż karimata. Jeżeli nie zapłacimy za to, będzie zabierała nam
tyle miejsca właśnie co Karimata. Wadach. Wyższa cena, niedużo, było to w sumie razy dwa w stosunku do za kilkadziesiąt złotych właśnie Karimaty. Dalej mamy, niestety tutaj to jest rzecz, która u mnie raczej to wykluczyła, ja wiem jak ja traktuję sprzęty, więc właśnie raczej ze względu właśnie na to nie. Podatność na uszkodzenia. Karimata, ta mata samopompująca, ona działa kiedy jest szczelna, kiedy właśnie zaworek trzyma, materiał jest nieuszkodzony, mamy fajny materac do spania. W momencie, jeżeli to będzie przebite, zaworek puści, szyszka przebije właśnie ten materiał, którym ta pianka jest obszyta, automatycznie tracimy wszystkie zalety, które to rozwiązanie nam daje. Ono nas przestaje właśnie izolować i jest to praktycznie... To jest do naprawy, ale ja nie wiem, czy ja bym później chciał takiemu sprzętowi właśnie z łataną dziurą ufać, jeżeli jesteśmy sami w lesie i wiemy, że do rana musimy dotrwać, nie ma opcji na ewakuację wcześniejszą. Ja wolę osobiście rzeczy, które są właśnie no, niezawodne, nie do zajechania. Jakkolwiek Monika przykładowo lubi te karimaty, te maty samopompujące, ona z nich korzysta jak gdzieś idziemy i ona nie wybiega tak daleko w przyszłość jak ja do momentu, w którym wydarzy się katastrofa, kurczę, i ta karimata mi się przebije i kropka. Więc no, ma więcej spędzonych nocy z niebolącymi biodrami czy rzeczami, na których się za długo siedziało czy było na boku. Ja z drugiej strony no już wiem, że generalnie umiem i nie jest dla mnie to tragedią spać na tej twardej karimacie, po prostu też się wysypiam. Materiał, punkt ostatni, trzecie rozwiązanie, to będzie materac turystyczny, materac wyprawowy. Jak już wspomniałem, nie mówimy o tych dwuosobowych, jednoosobowych, niebieskich, pompowanych do takiej grubości. Mówimy o materacach turystycznych, które mają być zamiennikiem właśnie karimat i mat. W związku z tym, część historyczna, taki zwykły dmuchany materac okazuje się wygranym naszego chronologicznego konkursu pojawienia się na osi czasu, ponieważ historia jego zaczyna się w roku 1889. Pierwszy materac dmuchany, firma Pneumatic Mattress and Cushion Company w Massachusetts, proszę Państwa, jako alternatywa do materacy wypełnionych materiałem. Jak widać, był to początek XIX wieku, jak się pierwsze takie materace pojawiły. One nie zdały pierwotnego egzaminu jako właśnie zastępstwo do materacy właśnie puchowych, sprężynowych, ale doskonale zdały egzamin właśnie, jeżeli idzie o jakieś właśnie rzeczy ekspedycyjne. I tak, wracamy do dzisiaj, więc wiemy, że pierwsze materace to koniec XIX wieku właśnie, więc ja się trochę zdziwiłem, ja bym postawił, nie wiem na co bym postawił, nie no, na karimaty też nie, bo to jest sztuczny materiał dla odmiany. No, niczego się nie spodziewałem, nie wiedziałem, że to ma po prostu historię przeszło 120-letnią. Więc tak, materac turystyczny wyprawowy. Zalety, komfort. Nie mam takiego materaca, ponieważ jego wadą jest cena i delikatność. Dwie rzeczy, na które nigdy nie chcę łożyć, wydawać pieniędzy i się o to później martwić. W związku z tak, zalety jest komfort, ja się w Decathlonie sobie go popatrzyłem, przetestowałem, był nadmuchany, więc się między innymi klientami na podłodze tam turlałem z nim. No naprawdę jest wygodny, on nie jest aż taki delikatny, jak my pamiętamy, takie ceratowe materace plażowe. On jest odrobinkę, czuć, że ten materiał jest pokryty, ta guma właśnie czymś takim, jakimś właśnie ekranem gumowo-materiałowo-ochronnym generalnie, więc... Nie przybije się od patrzenia, ale dalej ja jestem i tak za agresywny najprawdopodobniej w terenie. Więc zaletem jest komfort, rozmiar. Materac taki dmuchany po złożeniu nie waży nic i zajmuje tyle miejsca, co ta pięść. Więc to jest po prostu bezapelacyjnie, nie zabiera miejsca ani wagi, a daje nam też super, bardzo komfortową izolację, jedną z najlepszych właściwie izolacji, bo tutaj już jesteśmy nad ziemią jakieś do 5 do 10 cm. Więc to mówi samo przez siebie. No wadami, jak wspomniałem, cena, tutaj mówimy od 250 najprawdopodobniej złotych i wyżej, do 500, widziałem za 800 zł, więc to jest po prostu już dla mnie poziom, na który nie chcę iść. Pewnie bym w to szedł, gdybym był na poziomie ultra lighta, czyli jak najmniej wyposażenia, żeby nie dźwigać, to myślę, że wtedy by mi się coś takiego włączyło do głowy. I tym sposobem, z tego co widzę, tak, z tym sposobem właśnie kończę część pierwszą sprzętową, drugą po zajawce właśnie serii chodźcie, wyjdźcie, udajcie się pobyć sami ze sobą właśnie na nockę do lasu, zapraszam gorąco.
Część następna to będzie... W czym? Następna część będzie o śpiworach. Będzie o śpiworach właśnie, jakie wybrać, na jakie się dzielą. Śpiwór to nie jest tylko wór, w którym śpimy. Tu jest dużo technikaliów, bardziej nawet ważniejszych, nieważniejszych, ja wybrałem, że izolacja od podłoża jest najważniejsza, będziecie tego trzymamy. Drugie co do ważności jest śpiwór, parametry śpiwora, na co patrzymy, tam wbrew pozorom na śpiworach są jakieś etykietki, metki, one są ważne, one zdecydują o tym, czy nie zamarzniemy w nocy po prostu, jeżeli będziemy spali poza sezonem. To będzie część najważniejsza dla osób, które zdecydują się na biwakowanie poza sezonem od września, października i dalej. To będzie naprawdę właśnie bardzo ważne informacje przy wyborze parametrów śpiwara, których nie zauważymy teraz, gdzie nam pogoda trochę nasze ewentualnie błędy czy brak wiedzy wybaczy. Więc zapraszam do następnej części poświęconej w czym będzie dotyczyła śpiworów. Dziękuję.